Witam gorąco na moim kanale w dawno nieogrywanej serii GTA 4 w dodatku z gangi motocyklistów. Tak patrzyłem, kurde, dwa tygodnie temu ostatnio nagrywałem. Niestety o niektórych seriach zapominam, takie życie. Włączyłem muzykę w grze, żeby nie tracić monetyzacji. Zawsze ta złotówka wpadnie. Za to, że muzyki nie wpuszczam. Nie puszczam. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Mieliśmy tutaj eskę jakąś. Co to jest? Stabs? Też pamiętam, miałem... Nie, wyścig robiłem ostatnio, w ostatnim odcinku. A to było co? Aha, siłowanie się na rękę to chwilowo nie. Dobra, lecimy ten fabułę, skoro tak się opieprzam w tym tytule, to może nie ma sobie co tu wymyślać jakichś dziwnych tych rzeczy. Może na początek byśmy taksówkę poszukali. Powiem szczerze, że nie chcę mi się jeździć. No. Tym motocyklem. Motobajkiem. Ej, gdzie jest jakaś taksówka? Halo. Co to za dzielnica, że taksówek nie ma? No ja nie mogę. Człowiek chce przyspieszyć, a ten... A taksówki nie ma. O, o. Okej, już się bałem, że z klientem jedzie. Dobra. Mam nadzieję, że kasę mamy na taksówkę, bo będzie lipa, jak nie będzie. Będzie lipa, jak nie będzie. Tak, tak. Thank you. Dobra. W ogóle nie kleję, co to za koleś jest. To w ogóle jakiś ten... Anglik, czy to hotel? Angielski. Polityka, proszę bardzo. Do you have an appointment? No. I thought I'd inquire about a membership. Excuse me? Yeah. Under this ravaged, drug-addled exterior lies the heart of a reactionary prick, so I thought I'd fit right in here. I think you should leave, sir, before I call the police. I think you should leave, sir, before I... Dude, it is the 21st century. Let me tell you something. You've got a job wiping rich pricks' asses, and for some reason you seem a little pleased with yourself. Will you leave? Trust me, man, nothing would please me more. But I'm supposed to see Tom Stubbs, and, well, you said to meet him here. Oh, Mr. Stubbs, sir. Okay, you only had to say so, sir. Follow me, will you? Mr. Stubbs is in the day spa, receiving some back work. Right you are. Spa siedzi? Okay. Proszę bardzo. Mr. Stubbs, a gentleman for you. Oh, thank you, Levis. And thank you. So, you're David Grossman's friend. Oh, yeah. We're old, old buddies. Love the old boy network. Yeah, I can imagine. So, what is it that you want? Could you excuse us, sugar? Okay, sure. And thank you. Best massage I ever had that didn't involve a happy ending or a poignant sense of guilt afterwards. See you tomorrow. Mm. Tom Stubbs, how do you do? Well, now that you've mentioned it, I'm starting to feel a little queasy. Don't be pathetic. And no secrets here, pal. Now listen, I'm in a bit of a bother sport. Well, I think they could fix that with surgery these days, you know? Can we stop with the jokes? Grossman tells me you're reliable. Grossman? That guy's an asshole. Look, I'm not going to insult your intelligence by pretending to be a good guy. I'm a politician. I'm a cynic. I'm very needy. I need people to like me. I need people to like me so that they elect me. I need people to elect me so that I feel marginally less bad about myself when I stare into the mirror. That being said, I try to do a good deed here and there. Democracy's a beautiful thing. Personally, I prefer a benign dictatorship.
without the pretense of choice. But let's leave the political discussion, shall we? Yes, let's. Unfortunately, an awful man has ensured that my chance of being reelected is pretty much zero. Why? Blackmail? Not exactly. I need his money, and he hasn't died. What? You want me to kill your father? No, that's disgusting. How could you suggest such a thing? My father died years ago, thank God. No, my uncle, that sanctimonious do-gooder, controls the family trust. Whoa, that's heavy, man. Yes. So is being arrested for drug running and spending the next 30 years in prison. You and your little gang, I mean. I see. You make a wonderful politician. I know. Now, you've got to get the old goat today. Make it spectacular. Make it appear as though it's a terrorist act. That'll do wonders for my campaign in all sorts of ways. Levis will give you a package on the way out. Right. Oh, and Klebitz! Trust me, I am what I am. But I look out for those who help me. A blackmailer with a conscience. Beautiful. Kurde, czemu koleś musi z tym fagasem świecić? To ja muzykę wyłączam, żeby nie mieć demonetyzacji, a on ten... ten fujarę pokazuje i co ja mam zrobić? Zablurować to? Co za gra? Dobra, jadymy. Ale coś przestawiłem w nagrywarce i w niektórych momentach mi się obraz czarny robi, tak jak teraz. Na nagrywarce widzę obraz, a na monitorze mam czarno. Ciekawe. Cóż takiego się stało przez ten jeden dzień, co nie nagrywałem? Niedobrego. Że mam czarne wstawki na ekranie. Dobrze, że przynajmniej nagrywarka nie robi czarnych ekranów. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bo będzie smutno. Dobra, czyli z tego co rozumiem, lecimy na jedziemy na lotnisko. I będziemy strzelać z tego, no... z bazuki? Nie wiem, co my tam dostaliśmy. Najgorzej, że trzeba tam dojechać. I mam szczerą nadzieję, że nie będziemy musieli tego powtarzać, tej jazdy w kółko. No co, ja to wtedy wytnę, powiedzmy, ale... ale, kurde... pewnie za pierwszym podejściem się to nie uda zrobić, a potem kolejny raz przejeżdżać, kolejny. Wszystko w zależności, czy się uda, czy nie. Ci, co namawiają mnie, żebym kupił ten broń? No, i znowu mi się czarny obraz robił. Kurde. Ale jaka lipa. Dobra. Idę pogrzebać w ustawieniach konsoli. Sorry. Będzie małe cięcie. Dobra, może teraz będzie lepiej. Widzę, że się bawiłem w ustawienia grafiki i włączyłem sobie ten efekt VRR, czyli jak niby rwie obraz czy coś, to... i to gra... znaczy, nie wiem, funkcja monitora czy przechwytywarki wrzuca między klatkę czy jakoś tak. I było jakby ostrzeżenie, że ta funkcja może spowodować minimalne opóźnienia w obrazie, czy coś tam. Czarne ten, ale to nie jest minimalne. Te czarne ekran to mi się pokazywał, nie wiem, na 2 sekundy, to jeszcze pół biedy, jak gram w jakąś strategię, gdzie się nic nie dzieje. A co innego, jak będę grał w jakąś strzelaninę, gdzie no, każdy strzał jest ważny. Tak więc teraz gramy bez tego. Ciekawe, czy będzie dla was różnica. Zresztą w sumie też później to zobaczę. Czy po cięciu coś ta grafika się pogorszyła? Bez tej funkcji? Co mam? Wjechę. Aha. Dobra, kumam czacze. W sumie nie kumam czaczy. Co ja tu miałem zrobić? Ten helikopter zestrzelić, czy jak? Tak w końcu nie wiem. Czy ja miałem w niego wsiąść?
i go porwać. I drugie pytanie, kiedy ja zginę? Bo coś długo się utrzymuje przy życiu. Okej, okay, mamy bramę zamkniętą. Serio? Nie da się wyjechać? No to nieźle, nieźle. Kuźwa, zginę zaraz. Myślałem, że sobie wyjadę bramą jak człowiek. A jak widać, nie. O kurde. Dobra, trzeba będzie powtarzać to, niestety. Myślałem, że to jest rampa, gdzie mogę wyskoczyć, no ale jak widać, nie. Czy da się tędy pojechać? Nie. Dobra, teraz pytanie dodatkowe. Czy ja to miałem na pewno to zrobić, czy coś innego miało się wydarzyć? Dobra, powtórzmy to jeszcze raz. Niezrozumienie, co ma się zrobić, tak wychodzi. Jeżeli zaraz mi mnie przed... Aha, dobra. 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 Przynajmniej jesteśmy niedaleko. Tym razem nie wejdę w zasięg policji, tylko spróbuję tam z daleka ściągnąć. Może się uda coś zrobić. Okej, już myślałem, że tego nie mam. Myślę, że coś takiego zrobimy. I powinno się udać. Jeżeli to jest to, co myślę, że mam zrobić. I co, nie zabiłem? On się nie wniszcza? Teraz? Serio? Co jest? To jest niedolot? Ja nie mogę. Co jest grane? Za daleko stoję? Serio? Aha, konwój jedzie. Okej. Okay. To ja miałem konwój zniszczyć, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Czytanie ze zrozumieniem jest moją słabą stroną, ale okej. Okay. Czyli wystarczy stanąć i dziabnąć w konwój, jak będzie jechał. Okej. Okay. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Dobra, jedziemy. Trzecie podejście. Czyli oni jadą dołem, czyli jak ja bym sobie stanął gdzieś na górze i nie miał zewa, bo oni tu będą jechać, tak? Okej. Okay. No i gitarka. Teraz tylko... Dobrze trafić, nie? Nie w poręcz, jak ja to potrafię. A coś czuję, że tak będzie. Policja. Ej! Co za debil. Nieważne. Będzie chyba czwarte podejście zatem. Chyba, że zdążę zajmować ten samochód. No siadaj. Pasażer wysiądzie, czy nie za bardzo? Tu mamy czas się pobawić, nie?
czyli coś takiego zrobić. Jak zdążę oczywiście. No wyciągaj. O, tak jest lepiej. Jestem fachowy asasin. Chyba, że ktoś mnie zaatakuje, nie? Dobre. No i gdzie ten konwój jest? Gdzie on pojechał? Serio? Nie no. No co, ogólnie dobrze się bawi, ale... No. Nie o to chodziło. Nie wziąłem pod uwagę, że ten pocisk leci z opóźnieniem. Brawo ja. To w ogóle jakby mieć ładunki jakieś wybuchowe, to można by było ten zaminować. Zaraz mi się kasa skończy za pobyt w szpitalu, to wtedy ten będzie fajnie. Aj, bracie, bracie. Dobra, ale z każdym podejściem, z każdą moją śmiercią wiemy ciut więcej. Czyli na przykład wiemy, że oni będą jechać tędy. Będę mógł się tu zasadzić na nich. Okej. Dobra, dawaj tutaj. Zmieniaj na cudowną broń. Dobra. I teraz dziabniemy ich tutaj. A potem trzeba będzie uciekać. Pytanie za 100 punktów. Uda się tym razem? Miał być do 3 razy sztuka. No, jest 4 sztuka. nie, no chyba się uda. No, bez przesady. Jadą, jadą. Nie, ale na serio żałuję, że nie mam ten... Tych samoprzylepnych czy coś, pocisków. Bomb. Dobra, mam nadzieję, że to jak odpowiednio wcześniej strzela, to będzie git. Take out, spoko. Będziemy take outować. Nie, może tutaj? Jakoś tak? Dobra, jadą lewym pasem. Okej. Serio? Nie trafiłem? Dobra, spindalamy. Nie poszło tak jak chciałem, ale cóż no. Teraz tylko zwiać. Cudownie wyszło. To ja nie mogę. Ja nie mogę. Jaka lama we mnie. Ja nie mogę. Jakiś samochód, cokolwiek, żeby mógł zwiać. Halo. Jedzie coś oprócz policji? Jaka lama. Chociaż w sumie jak już tu jestem. To może pobiegnijmy tutaj. Może nikt mnie nie zobaczy. Chociaż jadą plażą chyba. Te. Dobra. Przykuc zrób. Może cię nie zobaczą. Może będzie bezpiecznie. Nie no i radiowóz mnie wyruka. A nie, dobra, okej. Okay. Ale ten... To było normalnie. No ale zaliczyłem za którymś tam, za 4 razem chyba. Okay, Klevitz, give me the good news. I'm just about happy with the eulogy my researchers drafted up. Sadly, Stubbs, I'm not gonna be able to disappoint you. Your uncle is no longer with us.
For my conscience's sake, I hope your lack of humanity is a genetic quality. He was a man of the people, a philanthropist, a pompous windbag, and an occasional Kenamite. Typical Stubbs, you might say. Sleep easy and drop into the club sometime soon. Dobra, idziemy. Dzisiaj będzie wątek Stubbsa. Ale kurde. No ale grunże ten. Zabiłem. Zadanie wykonałem. Lecimy do taksówki zatem. I znowu się spotkamy z kolegą. Który znając życie będzie nas chciał kiedyś też wyeliminować. I ain't got a handout for you. Sorry. A handout ain't gonna fix it, Johnny boy. I'm into something bad. I need a knight in shining armor to take me away from this mess. They're gonna kill me, or worse. Jesus, Ash, where are you? Some project on Wardite. Come quick, baby. I'll try. Kto to jest Ash? Nie mam pojęcia. Ale dupa wzywa. Na pomoc to my jedziemy. Możesz się zatrzymać, kolego? Taksówkarzu? Halo? Dobra, idziemy. Pytanie, czy to było daleko, czy blisko? Tego nie wiem. Ale nie mamy całego zdrowia. Będziemy powtarzać znowu pewnie. To jest ta dealerka? Zaraz, co tu jest? Wejście do metra? To działa? Czy to jest tylko przejście na ten? Serio? Nie no, ta gra jest wyjebista po prostu. Ma działające metro, a w ogóle zapomniałem. Masakra. Pokażcie mi taką drugą grę z takim tym światem otwartym. No chyba, że... Jaka budowla jest. Nie tak, że po łebkach pojechali. Nie no, masakra. Dobra, idziemy. No i za to się szanuje Rockstar. Co prawda teraz odświeżyli, znaczy wydali w ogóle po raz pierwszy na PC-ta ten Red Dead Redemption 1. Ponoć taka kupa. Znaczy nic nie zrobili w sensie. Podbili tylko rozdzielczość i tyle. Ponoć. I 200 coś złotych są. Ja bym ograł bardzo chętnie, no ale nie za te pieniądze. Może w abonamencie kiedyś wyląduję. Znaczy, że to pewnie nie zaakceptowałem w sumie tego GTA Trilogy, tej odświeżonej. Ale ten... Teraz za 6 dych bym kupił. Co na... W domu publicznym pracuje, czy co? Bo nie... Serio? Czemu mnie bijesz? Ty, Stefan. Kuźwa. Czemu oni mnie wszyscy... No, może się odkleić od tej drzwi, no... No ja nie mogę, no... Najpierw chwalę tą grę, a teraz ten. Nie mogłem się ruszyć. Brawo. Tak. Znowu wizyta w szpitalu. Będzie mnie kosztowała trochę. Mam nadzieję, że zrespi mnie pod mieszkaniem, ta. Wiesz co, koleś? Idziemy od razu, tak. Widzę, że nie ma się co walić. Gdzie to wejście było? Bo widzę, że od drugiej strony mnie ten zrespiło chyba. No kurka wodna. Wypadł koleś. Dobra. Idziemy. Nie tutaj. Byłem tu przed chwilą, oczywiście. Dobra, tutaj.
Knight Ashley. Mam nadzieję, że teraz dobrze trafię. Wypad. I co? Koledzy? Chyba, że to po prostu ten. Wszedłem do jakiegoś mieszkania. Niepotrzebnie. Dobra. Jest jak jest. Chyba, że tutaj coś będzie zamknięte. Dobra. Pomyliłem mieszkania. To nie to. No ale bili mnie. Mogli powiedzieć grzecznie, że mam tu nie wchodzić. Tu zamknięte. Pewnie te drzwi. Jak wiemy, w każdej grze drzwi czerwone oznaczają. To ma ssać. Co jest? Super. Możesz tam zejść. I co, będziemy się tak strzelać teraz? Dobra, pamiętam o tym kolesiu tutaj. Kuźwa. Gdzie? Tutaj ktoś? No idę, tylko pobuszujemy trochę. Może jakieś zdrowie będzie? Cokolwiek? Ledwo dycham. I co ty, kobieto, to robisz? Z trzema facetami i z bronią. Okej. Moja sowetna dwururka? Nie, podziękuję. Dobra. Teraz pewnie trzeba będzie wyjść. I zeszłaś na psy. Come here. What's wrong? I don't want to hang out here. Can we go? I don't want to hang here neither. Then again, I'm not the one messing up my head on a week-long ice binge. I remember when you used to mess around at my place. That don't happen anymore. Uh-huh. Take me home, man. Crashing hard. I co, tyle? Nikt nas nie zaatakuje? Jakoś nie chce mi się wierzyć. Idziemy. You all right? I'm with you now, Johnny boy. How could I not be? How long you been up? 2 days? 3? Who's counting? It ain't good for you. You know that. Sure. Do you expect me to stay clean when you're not there to look after me? Maybe if you answered your calls. Fuck. Gdzie to jest wyjście, kurde? Okay, I'm bad, baby. I'm bad. I know it. You should teach me. Nie, oni tak gadają, jakby ten byli kilometr od siebie. Enough of that. Teach me, baby. It's the only way I'll learn. Make me hurt. You're making yourself already, you fucking idiot. To zagadka. Give me a break, sweetheart. I used to fucking love you. You're too sweet for words, Johnny boy. You think I'm Co za gadanie. You ain't good for me, sugar. That's all I know. Dobra, jak widać, nikogo nie było. Skorzystajmy z darmowego samochodu. Wsiadaj, babe. Eka, no dobra. Weź mnie, Łukasz. Bij mnie, uderz mnie. Naucz mnie. Aj, te kobiety. Dobra. Co prawda, trochę nas oderwało od głównego wątku, no ale cóż. Widocznie tak miało być. Zawieziemy ją na chatę. I potem wracamy do Stubbsa. Zobaczymy, co tam zleci nam kolega nowego.
Izzy się pokaże. A czemu ona nic nie gada? Halo. Ach, te narkomanki. Ciepłonki, narkomanki, nie. Super. Super ten samochód skręca. Tak, ja wiem, że to moja zasługa w skręcaniu, ale jednak ta bryka tak sobie skręca. Ale oczywiście znowu zacznę chwalić ten tytuł, że każdy samochód inaczej się prowadzi. Więc nie jest źle. Tak mi się skojarzyło, żebym sobie przypomniał Saint Row, tą świeżoną wersję, remake, czy jakoś tak. Nagrałem chyba jedną misję i tyle. Może trzeba wrócić do niej. Strasznie ten. Ej, to nie wróciliśmy do klubu, tylko do domu, tak? To my tu mieszkamy, czy to ona mieszka? O, proszę bardzo. Zostaniesz na kawę, czy nie? Not now, honey. I ain't feeling so good. I thought you said you stopped smoking that stuff. I did, Johnny boy. I did. I promise. I never lied to you. Come on, baby. That's crap. Johnny boy. I never lied to you when I was sober. Well, my whole life's fallen to shit, sweetheart. I guess it was dumb of me to think this would be any different. I'm sorry. I know I ain't much, but I'm all yours. You do know that, baby, don't you? If you say so. I love you, Johnny. Thanks for saving me again. Yeah, yeah. Hey, you know what? We're better than this. We can live better than this. Yeah, well, let's hope so. Say the word, honey. Take that bike, we'll ride off into the sunset, you and me. You, me, and that little habit of yours. You're my habit, Johnny. And you're ridiculous. Tak, jest bardzo śmieszna. Dobra. Taksóweczka. Gdzie jest taksóweczka? Do pana Stubbsa chciałem pojechać. Tylko, kurde no, mogłoby być coś takiego, że nie wiem, przed każdą misją, czy tam jak bierzemy nowe zlecenie, to ten, to nam zdrowie przynajmniej odnawia. Nie mówię już o kamizelce, nie, ale kurde, myślałem, że tu zjem coś. No to jest zamknięte. Co za gra? Nie ma wszystkich sklepów otwartych. What a fantastic idea, James. I'll see you at yours. Great, man. See you soon. Kurde. Co tu się dzieje? Wszyscy jesteśmy rozchwytywani, a ja taksówki nie mogę znaleźć. Była taksówka, ale myślałem, że ty coś zjemy. Dobra, widzę taksówkę. Jedziemy. Trudno. Pan wysiada. Dokładnie tak. Lecimy do Stubbsa. Trudno. To, że mam 70% zdrowia, nic mi nie przeszkadza. Chyba, że Stubbs jest niedostępny w tym momencie. To będzie mi... Nie, chyba jest, dobra. Zobaczmy. Ah, Mr. Stubbs is expecting you. Hey, how you doing, man? Oh, yes, sir. Hello, sir. I'm fine. Good. Hey, let me ask you some. Do you really enjoy life? I don't really know what you mean, sir. I mean, just serving all these rich morons, you know, smell of money and all that stuff, you know. Does that make you happy? Yes, sir, something like that. And tell me, sir, are you happy? I mean, has giving a man the finger really satisfied some inner urge within you, sir? Well, I think what I've learned is that there's always a man, dude. He just wears a different uniform.
As you say, sir. Mr. Stubbs is in the steam room, right this way. Generalnie obie postacie robią to samo dla pieniędzy, tylko każdy po swojemu, no i tyle. Znowu będzie z kutachem biegał? Serio? In a steam room with a murdering politician. Well, my whole life falls to shit all around me. But fuck it, I'm all right. Miss your uncle? Oh, I've doubled up on the therapy. Change your therapist. Oh, but I've been seeing Dr. White since I was 7. Man's a genius. Okay, what can I do for you, man? I'm not really dressed for this, and you said it was urgent. Yes, well, there's been a clerical error down in the deepest recesses of the Civic Citadel. A group of outstanding civilians, voters, have mistakenly been taken into LCPD custody. Well, isn't there something you can do about that yourself, man? Pull some strings or something? No, I'm afraid not, sport. Way too far down the line for that. Too much red tape. Yada, yada, yada. No, all you need to know is that these gentlemen are in a prison transport bus, and you, my friend, need to liberate them. Sure, I got it. Now, the bus is at the Leftwood police station. Get them out of there, and we will make it worth your while. Okay. I got it. Don't sweat it, Klebitz. Ty, dobra. Aj, o, serio? Transport więzienny. Samochód. Aha. Bo my taksówką przyjechaliśmy. Ale widzę, co coś zjedzmy przynajmniej. Energia nam się odnowi. Mam nadzieję, że taksówka na mnie czeka. $5 za hot doga? Czego to doszło? Dobra, siadajmy. Idziemy. Będziemy jakimś motocyklem jeździć. Szczególnie, że nam go nie postawili, więc niech się walą. Dobra. Ta. No ładny komisariat, ładny. Look, it was a victimless crime. My taxes pay your salary. Long way from the exchange now, aren't you? You yuppie pricks. Still think you're better than guys like me, huh? You should be put down. I saw what you did to that orderly. Ten jaki? Jak Hannibal Lecter normalnie. Come on! I co, będę musiał to ostrzelać, żeby ten? Przejmij kontrolę nad tym. Super. Ja nie mam samochodu. Fajnie. Jak ja mam ten? Przejąć kontrolę. Ale może mam wjechać? Czy oni będą jechać? Bo już nie wiem. O co tu chodzi? Oni jadą, czy jak? Czy ja mam wbić normalnie? Dobra. Jak to mówią, do 3 razy sztuka. Tak, tak. Aha, udało się? To się udało, dobra. Awa, jedziemy. Since we've all eaten, we've got a new destination, people. Ciekawe. Uda mi się, czy mi się nie uda? Dobra. Super. Ile tej policji? Powaliło ich?
Dobrze, że tym się jedzie jak czołgiem. Albo i tak nie do końca. Nie mam pojęcia, gdzie jechać. Tak, tak. Brawo ja. Tu chyba na prawo. Ciekawe, jak ja im ucieknę. Nie mam pojęcia. Całe przedszkole za sobą ciągnę. Bryki się przemalować nie da. Co, mam wysiąść i z bazuki strzelić, czy jak? Zawrócić i ich starenować? Czy oni się sami ten zacięli z tego, co widzę? Dobra, może się uda wyjechać. Może. I mnie nie zobaczą. Nie no, zobaczą mnie, kurde. Może to na... Dobra, udało się. Nie, myślałem, że się nie uda. No pokazuj trasę, Stefan. Dobra. Kurde, że to się uda. No dobra, jeszcze nie dojechałem. Ale się to prowadzi. Tu mamy klub nocny. Bywało się Niko tutaj. To się prowadzi normalnie. Okidoki. I wszyscy więźniowie tak grzecznie tam siedzą w tym w aucie, w busie. Ja to normalnie też bym spindalał z tego busa sam. No ale rozumiem. Może nie mogą się ruszyć, bo są skuci. Nie mam pojęcia. Okej, okay. Idziemy tu w prawo. W lewo, tak, potem w prawo. I jesteśmy na miejscu. I okej, okay, dobra. Co tu się wydarzyło, panie? My fellow prisoners and I are most grateful. We've got a boat to catch. Oh, I do like to be beside the seaside. Widzę, że bryka została zatopiona. Oh, I do like to walk along the brum 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 where the brass band plays fiddly bum bum bum. Bardzo ładnie śpiewasz. Bardzo ładnie. Tak, bon voyage. Dobra, poczekajmy na jakiś telefon. I zakończymy ten cudowny odcinek. Mam nadzieję, że kolejny uda się jakoś szybko nagrać. Your friends are out to sea, Mr. Stubbs. Good luck to them. I think they'll need it. Oh, don't you worry, those boys don't need luck. You should have seen them in 73. Believe me, a short recession and a trip to Panama isn't going to finish those boys off. All traitors by blood. Great genes. I was thinking the problem might lie with one of the other passengers on their little cruise. Later on, Mr. Congressman. Okej, okay, dobra. Wsiądę do tej bryki, znajdę taksóweczkę. O, nawet nie musiałem się ten... włamywać. Po prostu ktoś zostawił od tak. Może w międzyczasie ktoś jeszcze zadzwoni. Ale poluję na taksówkę i wracam do wyrka. Billy nam SMS-ka puścił.
zadzwoń. Why are you here, Johnny? What's the problem? The problem is we can't have a real discussion and can't solve any real fucking problems if you aren't gonna come to the house and sit down with your brothers. Are you too good for that now, Johnny? No, man. I'm coming. Chill the fuck out. Okej, rozumiem, że to nam odblokowało kolejny punkt zbiorczy. Jest jakaś taksówka w okolicy? Co to za miasto, że ten... nie ma taksówki. Jak się potrzebuje. O, tutaj więzienie, dobra. O ja, co znowu? Hello there, James. How you doing? Getting through it, brother. Just about. Listen, that guy we stole those Angels of Death bikes for, he's got a whole shopping list of bikes he wants. You interested in procuring them for him? As long as it ain't gonna get us in the shit with any more dirty cops. Them cops ain't around no more. Get Angus on the wire when you're ready to roll. He's got the details. So long, brother. Aj, ktoś jeszcze zadzwoni? Czy będzie... O, dobra, widzę taksóweczkę, bardzo dobrze. Ej, taksóweczka, spokojnie. Stop! Taxi! Tak się zatrzymuje taksówki. Okay. Do Billy'ego nie, do... na chatę jedziemy. Ej, potrzebuję po prostu zapis mieć w znanym sobie miejscu i tyle. Tutaj nie wchodzę przypadkowo, bo mi się misja odpali. A tego nie chcemy. Może w następnym odcinku Billym się zajmiemy. Johnny Boy. Co znowu? I'm here. What can I do you for, Congressman? Oh, listen, Clevitz. The taxpayer is picking up the bill for this call, so I'm going to make it brief. The amount of help I need from a man with your skills has tripled in volume, and that's a conservative estimate. If you're interested in helping me out with this, you can call me, and I'll tell you what I need. The pay will be more than adequate. Once you go down the dark path, it just keeps going, don't it, Stubbs? I'll call if I feel the need to keep you in the lifestyle to which you're accustomed. Ale to co, mamy do niego dzwonić teraz? Czy jak? Dobra. Nieważne, porozkminiam w następnym odcinku. Dzięki bardzo zatem za obejrzenie tego poziomnego mocno odcinka. Postaram się, no zawsze się staram, jakby, no niedługo nagrać kolejne, no tak żeby znowu nie było dwóch tygodni przerwy między odcinkami, bo sam zapominam o fabule i w ogóle o mechanice gry, więc tak bez sensu już nie mówiąc, żeby też tracić się jakby ciągłość fabularną. Zakładając, że ktokolwiek to ogląda. No nic, koniec pierdzielenia. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Hej.